Jeżeli szukasz odpowiedzi na to, jakich trybów fotografowania używają profesjonalni fotografowie, to ten odcinek jest dla Ciebie. Mam nadzieję, że jesteś jednym z tych fotografów, którzy stwierdzili, że tryb pełnej automatyki, czyli ten tryb zielony, nie jest dla Ciebie, dlatego że wtedy aparat przejmuje całkowitą kontrolę nad naszymi zdjęciami i chcesz stworzyć zdjęcia, w których to Ty decydujesz, czy przedmiot na Twoim zdjęciu ma być poruszony, czy ma być ostry. W tym odcinku pokażę Ci właśnie te dwa tryby, czyli preselekcję przysłony i preselekcję czasu. Ok, to słowo się rzekło i przełączamy sobie z trybu pełnej automatyki na tryb AV w Canonach, a w innych aparatach będzie to tryb, który nazywa się A, czyli ten tryb, w którym to fotograf decyduje, jaką przysłonę będzie preferował na zdjęciu. I o co chodzi w tym ustawieniu? Najczęściej fotografuje się tym ustawieniem, w tym trybie, kiedy mamy do czynienia z jakąś tam akcją i kiedy chcemy kontrolować to, jak wygląda nasze tło na zdjęciu. Najczęściej fotografowie decydują się na ten tryb, kiedy mają do czynienia ze zmieniającym się tłem, którego nie do końca mogą kontrolować. No i oczywiście, żeby nie było tak, że ja tylko co sobie gadam do Was, zrobimy zaraz takie zdjęcie, sfotografujemy ten aparat i pokażę Wam, jak wygląda różnica między niską przysłoną i dużą wartością przysłony. Więc w tym momencie ustawiam sobie na moim obiektywie przysłonę 1.8, bo najczęściej taką będziecie mieli też na swoich obiektywach. W niektórych zoomach jest tak, że na przykład ta skala przysłony zaczyna się od f4 albo od f5.6. Ale to się nie przejmujcie, po prostu wybierzcie sobie najmniejszą, jaką tam oferuje Wasz obiektyw. I jeszcze dopowiem szybko, że w przypadku właśnie tych zdjęć, które robimy na małej wartości przysłony, w zasadzie stosuje się ją najczęściej przy portretach lub tego typu zdjęciach. Więc przejdźmy tutaj może do tego przykładu. Teraz, kiedy fotografuję w trybie AV, wybieram sobie tylko wartość przysłony, a aparat sam mi dobiera czas, tak, żeby zdjęcie było prawidłowo naświetlone. Na razie nie będziemy poruszać tematu ISO. Myślę, że to jest temat na osobny odcinek. Poszukajcie go też na kanale, na pewno znajdziecie. Zdjęcie zrobiłem na f1.8, a czas, jaki mi aparat dobrał, to była 1/400 sekundy. Jeżeli teraz przymknę przysłonę i wybiorę maksymalną wartość przysłony, tutaj w przypadku tego obiektywu to jest f16, to aparat przy tym samym ISO dobiera czas i to jest już 1/5 sekundy, dlatego warto postawić aparat przy niektórych zdjęciach na statywie. I zobaczcie, jaka jest różnica między tymi zdjęciami. Komputer, który jest w tle, przy przymkniętej przysłonie jest już w ostrości. Jeżeli otworzymy przysłonę, to jest po prostu rozmyty. I w tych przypadkach, w których chcecie odwrócić uwagę od jakiegoś tam przedmiotu, który znajduje się w tle, po prostu otwieracie wartość przysłony i robicie w ten sposób takie zdjęcie, żeby to coś nie odciągało uwagi od głównego tematu zdjęcia. W przypadku tego trybu TV, czy też w niektórych aparatach S, czyli preselekcji czasu, chodzi o to, że w zasadzie fotograf decyduje o tym, czy zdjęcie ma być na długim czasie, czy na krótkim czasie naświetlania, a związane jest to z ruchem. Jeżeli na przykład chcemy zamrozić ruch, to wiadomo, że musimy ten czas skrócić i im krótszy czas, tym bardziej zamrozimy ten ruch. I w skrócie chodzi o to, że kiedy robimy zdjęcie, otwiera się migawka i wpuszcza światło do aparatu. Jeżeli mamy długi czas naświetlania, to automatycznie więcej światła dostaje się do aparatu, a jeżeli mamy krótszy, no to oczywiście mniej. Czyli kiedy decydujemy o czasie, wtedy aparat zastanawia się, jaką przysłonę dobrać do tego, żeby nasze zdjęcie było dobrze naświetlone. A kiedy, tak jak w poprzednim trybie, decydowaliśmy, jaka ma być przysłona, wtedy aparat myślał o czasie naświetlania. Ale kiedy fotograf chce sfotografować jakiś ruch, to lepiej, kiedy on sam decyduje, czy na przykład samochód przejeżdżający przez Wasz kadr ma być zamrożony, czy ma być rozmazany. I w tym momencie zróbmy sobie takie zdjęcie, w którym będzie coś się działo, będzie się poruszało światło. Ja Wam pokażę po prostu, jak zrobić takie zdjęcie, w sumie trochę kreatywne. Poświecę sobie latarką. Jak będzie się naświetlało zdjęcie, to po prostu zarejestruje się ten ruch światła. I jeszcze mała uwaga na marginesie. Czasami, kiedy ustawimy sobie na przykład za długi czas w stosunku do tego, co może nam zaoferować obiektyw, jeżeli chodzi o skalę przysłony, czyli skalę tego domknięcia tych wszystkich listków, to może się okazać, że na przykład brakuje listków i wtedy
kiedy na przykład ten czas jest za długi, to tutaj na wyświetlaczu albo też na waszym wizjerze elektronicznym będzie migała ta wartość przysłony. Wtedy będziecie wiedzieli, że oczywiście ten aparat wam zrobi zdjęcie, ale ono już nie będzie poprawnie naświetlone, tylko na przykład właśnie będzie prześwietlone. Więc zawsze dobierajcie tak czas, żeby ta maksymalna przysłona, którą będziecie mogli właśnie przymknąć, była, no, mieściła się w tych wymaganiach, jeżeli chodzi o warunki oświetleniowe, w których robicie dane zdjęcie. Teraz zróbmy sobie to rzeczone zdjęcie. I zobaczcie, że światło się w fajny sposób zarejestrowało, więc jest to możliwość robienia jakichś takich kreatywnych zdjęć. Oczywiście, kiedy mamy taką sytuację, że na przykład jesteście na ulicy i przejeżdża samochód, to też te światła będą się wam w fajny sposób rozmywały i jest to naprawdę jedna z fajniejszych metod do tego, żeby robić takie kreatywne ujęcia. Ja szczerze powiedziawszy bardziej preferuję ten tryb AV czy też A, kiedy to ja decyduję o przysłonie, niż ten tryb, kiedy decyduję o czasie naświetlania. Ale w momencie takim, w którym zaczniecie fotografować przy AV, zwracajcie też tylko baczną uwagę na to, czy czas nie wydłużył się za bardzo, szczególnie kiedy przymykacie wartość przysłony. Jest też taki termin fotografii, który nazywamy pasm. To są tryby pasm i chodzi tutaj o te tryby P, A, S, M. Tutaj jest oczywiście w kanonie TV, więc nie mówimy tutaj o trybach pasm, ale ogólnie przyjmuje się, że no część aparatów ma właśnie takie tryby. Natomiast zdarzają się aparaty, które nie mają trybu pasm, tutaj wyszczególnionego na pokrętle. I kiedy nie ma tego trybu pasm na aparacie, wtedy wszystko dzieje się troszeczkę inaczej. Wtedy przekręcamy sobie wartość przysłony na tryb A. Wtedy po prostu sobie na obiektywie ustawiamy możliwość zmiany przysłony przez aparat i wtedy czas regulujemy pokrętłem, tak jakbyśmy to normalnie robili jakimiś innymi pokrętłami. Wówczas aparat dobiera nam przysłonę do wybranego przez nas czasu, czyli wtedy fotografujemy właśnie w tym trybie S lub TV, czyli z preselekcją czasu. I jest to wyjątek i dotyczy tylko tych aparatów, które nie mają tych takich właśnie tutaj automatycznych programów na tym właśnie pokrętle umieszczonych. Więc podsumowując, tryb preselekcji przysłony przyda się nam praktycznie w każdej sytuacji. Obojętnie od tego, czy fotografujemy osoby, czy fotografujemy jakiś krajobraz, wówczas decydujemy tylko o tym, jak głęboka ma być nasza głębia ostrości. I przy krajobrazie oczywiście przymykamy wartość przysłony, na przykład od f8, f10, f16, a kiedy fotografujemy jakieś osoby, otwieramy tę naszą wartość przysłony na przykład na 2.8 i wtedy mamy wyodrębnioną postać z tła. Mamy fajne klimatyczne zdjęcie, które podoba się wszystkim tym, którym robimy dane fotografie. Zaś tryb preselekcji czasu to druga sytuacja, w której zależy nam na tym, czy na przykład chcemy mieć zdjęcie z rozmazanym ruchem, czy chcemy mieć to zdjęcie ostre. To jest nasz wtedy priorytet. I wtedy ustawienia S lub też TV w kanonach używamy sobie po to, żeby po prostu zadecydować, czy na przykład jakieś światła mamy mieć rozmyte, czy na przykład mamy mieć to wszystko tak ładnie zamrożone. Jak widzicie, ten tryb preselekcji czasu jest to taka specyficzna możliwość do tego, żeby robić bardziej artystyczne zdjęcia. Tym też radzę, żebyście się troszeczkę pobawili i wtedy będziecie mieli pełną świadomość tego, jakie efekty uzyskacie w swoich aparatach. Profesjonalni fotografowie też używają tych trybów. Jeżeli martwisz się, że nie umiesz jeszcze trybu M, czyli tego manualnego, to spokojnie, myślę, że do tego też dojdziemy. Tym razem to wszystko. Mam nadzieję, że ten film spełni Twoje oczekiwania. Jeżeli tak, to proszę Cię o zmasakrowanie przycisku kciuka w górę. Widzimy się w następnym filmie na kanale Niezłe Aparaty. Nazywam się Jacek Siwko i strona, którą rekomenduję, to niezłeaparaty.pl.